jedzie. Martwiłeś? Nawet nie, nie jest źle. Muszę założyć sobie czapeczkę pod kask, bo mi też pikić tak. Głowę. Fajny spek. No jak gorsze. Fajnie. Wziąłem jakiś na spoko. Ale to jakieś MTB? Czy? Tak, MTB miałem. Tylko czy amortyzowany do przód. Cześć. Jak tam tego kręciłeś? W godzinkę. 50 minut jakoś tak. Przejebane, muszę sobie jeszcze śrubki podregulować. Nie wiecie? Nie pamiętam, którą śrubkę tam trzeba było, bo jedna reguluje w góra-dół, druga lewo-prawo. To jest tylko ogranicznik. No, to muszę sobie ograniczniczek troszeczkę pociągnąć. Bo mi się chyba tam... No nie, no na tych kołach to tą ścieżką to się nie da przejechać nie za bardzo. Możemy kawałek pojechać tam, zobaczyć, zobaczyć sobie jak to wygląda, ale w dalszą, całej tej trasy byśmy nie pokonali, bo... Na tych kółkach nie da rady. Bo da radę przejechać, tylko szkoda. No. W tym sensie. Co? Dobra, to podjedziemy kawałek, najwyżej ja sobie wniosek. Tak, sobie to co? Przechodzimy tu, czy... Tak? Wiemy, czemu nie. A to jak tam dróżka wygląda, żeby wjechać? Jest tam cały czas jakiś asfalcik, czy... Znaczy, no tutaj tak jak ci ludzie idą, to... No, a tam potem dalej jest jakiś asfalt? A później się robi taka ścieżka, trochę kamienie, trochę ziemia ubita. A to wezmę go na plecy i pójdziemy. Powoli da się przejechać. Znaczy, no ja ci podrzuciłem filmik, bo całą tą drogę wtedy na... To nie wygląda dużo jakieś bardzo. Czyli dasz radę, rozumiem, tak? No nawet z buta wejdę sobie na plecach, nie ma problemu. No tak, ale 6 km na plecach to słabo. Na nogach? Mieć rower, nie? Jest leciutki przecież. No dobra. Jak coś to gdzieś przypnę i...
miejsce możemy zaparkować 5 metrów.